Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Last of Us 2. No to co, gotowi wszyscy na wnikliwą eksplorację? Ponieważ mam wrażenie, że w tym odcinku jej tu nie zabraknie. Aha. Spis ludności. Myślę, że to nie jest aż tak istotne. Przynajmniej nie aż tak ciekawe jak to, co mamy tu niżej. Sierżancie Ward, w związku z tym, że wilki w dalszym ciągu zakłócają transport zaopatrzenia, a do tego mnożą się incydenty z udziałem zarażonych i obszary skażenia zarodnikami, w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie osiągnąć tygodniowych kwot dystrybucji pożywienia. Bramy miasta mają pozostać zamknięte dla przybyszów do odwołania. W celu odciążenia magazynów żywności skupcie się na łapaniu i wydalaniu kryminalistów. Wszystkie przestępstwa drugiej kategorii stanowią wskazanie do wydalenia. Kończy nam się czas. Porucznik Torres. Jak rozumiem, wilki to ta nasza ekipa, którą poszukujemy. Idioci. Zwracali wszystkich przeciwko sobie. WLF. Taki skrót od Wolf. Czyli po naszemu to powinno być WLK. P. Jakoś tak. Nie, no tak serio, WLK od wilków. Liczę, że mimo wszystko nie ma tutaj paliwa, ponieważ tam widziałem kolejną ścieżkę stojącą przed nami takim kulczastym otworem. Nie ma paliwa. Cholera. I co teraz? O, w mordę. Notatka. Co? Notatka mówiła, że benzyna jest na parkingu sądu i w kopule. No dobra. Parking sądu i kopuła. I jaki mamy plan, żeby znaleźć te miejsca? Przejedziemy się po okolicy, poszukamy. Myślisz, że to mi tu było? To gdzie jesteśmy? Chyba tutaj. No dobra. Uzupełnię ją po drodze. To by było ciekawe, jakbyśmy nie znaleźli tej mapy. Ale dzięki temu wiemy co, gdzie i jak. To co? Na początek lewa strona? Cholera, co się tu stało? Pewnie wojsko zbombardowało to miejsce. No, ale... Dlaczego mieliby to robić? Cóż, niszczyli czasem dzielnice, które przejęli zarażeni. Albo rebelianci. To chyba lekka przesada. Cóż, zazwyczaj działało. Na zarażonych czy rebeliantów? Na tych i na tych. Kurwa. Zaufaj mi. Masz szczęście, że nie wychowałaś się w strefie. Zaczynam też tak myśleć. Widzę, że mamy całkiem fajną sytuację, w której ważne miejsca na mapie są oznaczone znakiem zapytania. Liczę, że... Jeżeli znajdziemy wszystko, co tu istotne, będziemy je wykreślać. Ekipa bardzo nieciekawa, bo z jednej strony klikacze. Dina! To nie jest najlepsze miejsce do ukrycia się. Z jednej strony klikacze, z drugiej biegacze. Przyznam, że jakby tu jakoś podzielić tę ekipę, to może by nie było źle. Tylko jak zająć się klikaczem, kiedy biegacz ma na nas oko? Jak zająć się biegaczem, kiedy klikaczy jest tu tak dużo? No mam nadzieję, że ta echolokacja nie działa u nich aktualnie najlepiej. No to było dość ryzykowne, ale myślę, że musimy zaryzykować. Jeżeli chcemy jakoś przez to przejść. Na zbieranie przyjdzie czas. Wow, nie zauważyłem ciebie. A szukałem! A szukałem! Może niekoniecznie całe życie. Ale tę chwilę na pewno. No dobra, dwa problemy z głowy. Dwa mniejsze problemy.
Byłbym teraz za tą echo sondą. No, 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 nie pluj, nie pluj. Przyznam, że skradanie się w momencie, gdy serce wali, a ręka drży, jest niezwykle trudne na padzie, ponieważ nie możemy pociągnąć analogię maksymalnie. I trzeba mieć niezwykłe wyczucie w tej zagrywce. Myślę, że tak, mamy tam biegacza gdzieś jeszcze. Czy nie mamy? Mamy, tak, za tym czymś. Ale nawet jeżeli biegacz nas zauważy, to my jesteśmy w stanie z nim walczyć na uniki i noże, co nie jest takie złe. Natomiast ten klikacz, no już jest nie lada problemem. Więc poczekamy na niego i zobaczymy, co się stanie. Z drugiej strony ten biegacz, jeżeli nas zauważy, zanim my dopadniemy klikacza, to to również może się dla nas źle skończyć. Nie pluj! To nasze 5 minut. To nasza wielka chwila prawdy. A dziękuję. Pytanie, czy to już wszyscy, ale patrząc to wszyscy. Na zachowanie Diny, po tak. Co biega z tymi kamizelkami? Nie wyglądają na żołnierze. Ta. Sama nie wiem. Gdzie jesteśmy? Myślisz, że to bank? Wygląda jak bank. Francja, elegancja. Na bank, bank, tylko tutaj. Jak już zrobiliśmy taką ładną akcję, Francję, elegancję, to byłbym za tym, żeby coś znaleźć w tym banku. Tym bardziej, że uzupełniamy nasze zapasy na nowo. Tu nic nie ma. To chętnie. Tak mówiłem, alkohol i szmata to podstawa dobrej zabawy w tej grze. Zarówno apteczki, jak i koktajle Mołotowa. I co, żadna z tych szafek... O, nie działa? Gorzej. Zdecydowanie nie znam kombinacji. Zdecydowanie to jest problem, który być może rozwiąże ta saszetka. 602306, czyżby to? Ci w kamizelkach chcieli chyba napaść na bank. O, w mordę. Zupełnie jak w filmie. Którym? Tym o surferach napadających na banki. A, tak. Uwielbiam go. 602306. Czyżby to? Trochę się nakręcimy, ale powinno być ok. No, zepsujemy ten safe, nim wejdziemy do środka. I... Po sprawie. Dopiero wyczucie. No dobra, już mi się podoba. Dzięki, stary. Choć to kolejna broń do ulepszania, ale pompka. Też nowe możliwości, jeżeli chodzi o strzelanie. No dobrze, ale... No. Żeby te pieniądze jeszcze miały teraz jakieś znaczenie. W ogóle trzeba mieć niezwykłego pecha. Zobacz forsy. Torba jest pełna. Rany. Gdyby świat działał jak dawniej, byłybyśmy bogate. Nie ma tak napaść na bank na początku epidemii. Pandemii. Spoko. O, sic parvis magna. Kojarzymy Uncharted. Małe rzeczy, o właśnie, sic parvis magna, takie nawiązanie dla fanów Uncharted, z tego co pamiętam, duże rzeczy
mają skromne początki. Coś takiego. Pierścień Nathana Drake'a, który towarzyszył mu przez wszystkie części. Od małego Natanka. Bardzo, bardzo przyjemna znajdźka, chociaż aż tak bardzo użyteczna nie jest. Wydaje się, że... O, z banku prawie wszystko. Walić to. W ogóle miało mnie to nie być. Nel mnie namówił. Przekonywał, że policja będzie zbyt zajęta ściganiem tych zarażonych, że to będzie łatwa akcja, więc oczywiście musiały się pojawić te chore świry i wszystko diabli wzięli. Odciągnąłem jednego od Kyla, prawie odgryzł mi rękę, a potem moi kumple mnie tu zamknęli. Gliny pewnie zaraz to będą. Moi przyjaciele pójdą siedzieć ze mną. Niech napiszą w gazetach i powiedzą wszystkim w telewizji, że to Kyle Peters, Leon Travis i Noel Grant są tchórzami. Tak delikatnie, tchórzami. Możemy lecieć. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Pewnie myśleli, że to dobry pomysł. Jak nasza mapa? Czy to oznacza, że z banku wyciągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy? Znak zapytania, przyznam, że nie daje mi spokoju. Może jeszcze przeszukam tutaj okolice, żeby czasem czegoś nie zapomnieć. O. A może jednak jeszcze nie kończymy naszej imprezy? Skąd oni się tu zjawili? Panie klikacz. O kurczę! No ja wiem, że to nie było za mądre. Ale nie mieliśmy wyboru. Dlaczego oni to... To chyba już wszystko. Zgadzam się. Przetestowaliśmy naszą strzelbę, ale... Skąd się to wzięło tu nagle? No dobra, wygląda na to, że to już wszystko. Możemy wyjść z banku, przy czym jeszcze na wszelki wypadek przejrzałbym tę okolicę, ale my zobaczmy się już na zewnątrz. Hej, gdybyś żyła w starym świecie, co kupiłabyś za te forsy? Nie wiem, może dużą farmę? Wiesz, teraz też możesz mieć farmę. Dobra, a co ty byś kupiła? Prom kosmiczny? No, racja. Masz fazę na astronautów. Hej, to fajniejsze niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. O proszę, astronauciara. To było popaprane. Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. Dobra, szukajmy benzyny. Co tam masz? Oby naboje do strzelby. Colin, po raz kolejny... Więcej tu nie ma. Słyszałem, że Westlake Bank nigdy nie został przeszukany. Gdyby te plotki okazały się prawdziwe, moglibyśmy tam znaleźć masę zaopatrzenia jeszcze sprzed epidemii. Powinniśmy to sprawdzić. Jeśli znajdziemy tam odpowiednio dużo broni, będziemy mogli ją opchnąć w zamian za bezpieczny transport z tej dziury. Znam odpowiednich ludzi. Proszę cię, stary, nie mam jaj, żeby pójść tam bez ciebie. Aaron. No cóż. Chyba się Aaron spóźnił. Albo my się pospieszyliśmy. No to trzymając się dalej zasady lewej strony, idziemy spotkać się z kolejnymi problemami. No wsiadaj, wsiadaj. Kilka rad praktycznych okazuje się, chociaż no myślę, że to wynik takiej analizy tego, co tu widzieliśmy. Okazuje się, że warto zająć się w pierwszej chwili klikaczami, ponieważ Dina weźmie na siebie biegacz. Ale, jeszcze jedna rada praktyczna. No co tu, pusto? Tak... Na środku niczego. Może niekoniecznie mapa. Chociaż do niej pewnie niejednokrotnie dzisiaj zajrzymy. Ale będąc przy wytwarzaniu, tak jak widać, mamy trzy szmatki. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bo jakbyśmy mieli na przykład dwie szmatki i 3/4 trzeciej i znaleźli jedną całą, to dostaniemy tylko 1/3 szmatki. Mimo, że znaleźliśmy całą. Mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. Swoją drogą tutaj też sprawdziłem...
Te menu obok to są podręczniki szkoleniowe i do nich prawdopodobnie pigułki nie będą potrzebne, więc powoli, powoli możemy rozwijać też te zdolności, jakie mamy tutaj. Szybsze leczenie? Mam nadzieję, że się nie przyda, ale 25% zdrowia? Czemu by nie? Nie mówiąc już o tym, że te śmiertelne... O właśnie, ta ucieczka kusi, bo zastanawia mnie... Nie, może nie podpalaj tego. Zmień broń jedynie. Zastanawia mnie sytuacja, czy tu nie dałoby rady się wspiąć, chociaż chyba nie ma po co. Zastanawia mnie sytuacja, czy te śmiertelne to dotyczy też klikaczy i ich chwytu, czy raczej no ten chwyt jest nie do pokonania. O, jak miło, że na koniu możemy też dostrzec te ważne punkty. Ktoś rozbił tu obóz. Wygląda na świeży. Myślisz, że to Tommy? Może. Oby. Mam nadzieję, że tak samo z konia możemy doglądać, czy wyszukiwać tych przedmiotów, jakie możemy podnieść, bo to by nam ułatwiło eksplorację. Przyznam, że trochę tego tu terenu mamy wokół. Nie mówiąc już o... Ty, spójrz na ten czołg. Tego typu ruinach. Roger, chciałem porozmawiać o naszym wczorajszym sporze. Rozumiem twoje wątpliwości. Posłuchaj moich argumentów. Znacząco przerzedziliśmy szeregi Fedry. Wielu ich żołnierzy dołączyło do nas, a to, że wiemy o planie ucieczki Torresa i jego zbirów tunelami, stawia nas w wyjątkowej, bardzo korzystnej sytuacji. Ilu naszych ludzi zginie, jeśli pozwolimy im się przegrupować? Musimy myśleć przede wszystkim o sobie. Wiesz to lepiej niż ktokolwiek. Cieszę się, że zadajesz te pytania. To właśnie z takimi rozterkami przywódcy mierzą się każdego dnia. Jestem dumny z tego, jak dojrzały jesteś, z tego, jakim zostałeś żołnierzem i jakim kiedyś będziesz przywódcą. Izak. Trochę brzmi, jakby to pisał do jakiegoś nastolatka. Trochę smutne. Kto wie, może i tak było. Gdzie my jesteśmy? Czy to też jakiś istotny punkt? Okej. Pocieszające. Jest to, że no niech wszystkie budynki będą dla nas dostępne, jeżeli dobrze rozumiem zamysł tej mapy. Więc no nie nabiegamy się może jak koń po westernie. Ale i tak myślę, że jest co tu zwiedzać. Koniku, mam nadzieję, że idziecie za nami, bo to jest chwila dla nóg. Nie wiem, gdzie się Dina zgubiła, ale mam nadzieję, że przyjdzie ze znajdźkami. Czy coś tu jest? Pusto. I pusto. Druga strona ruin wygląda na równie opuszczoną, chociaż... O, tam zdecydowanie musimy iść. Widzę kolejny budynek Fedry. Chętnie bym zajrzał do niego. No serio, nie przesadzacie z tymi pustymi szafkami? Ja rozumiem. Centrum dystrybucji żywności. Ja rozumiem, że szabrownicy, że może nie być tutaj towaru. Ale nie przesadzajmy. Magazyn paliwa. O! Dobra. Fedra nieźle się tu umocniła. W Bostonie zawsze brakowało żywności. Głodni są zdesperowani. Nie wiem, która strona ciekawsza. Zabierzemy ten kierunek. O! Czad. Użyj bomb ogłuszających, by ogłuszyć wielu wrogów, a potem dobijaj ich ciosami. Pytanie na jak długo mogą być ogłuszeni. Szeregowy Miller. Mam nowe informacje, zgodnie z którymi na skrzyżowaniu Springi 5 znajduje się działająca kryjówka wilków. Zbierz wszystkich dostępnych żołnierzy w swoim sektorze i natychmiast się tam udajcie. Dokonajcie egzekucji wszystkich podejrzanych, zabezpieczcie miejsce i zaczekajcie na mnie, sierżant Ward. No dobrze. Springi 5. Przyznam, że trochę przeraża ta miejscowość. Sami zarażeni, brak ludzi. Ale może to i lepiej. Niejednokrotnie, gdy nam pokazały, że
Za tym ludzkim przeciwnikiem kryje się dużo straszniejszy potwór. W pewnym stopniu przewidywalni zarażeni. Taką dalej. Trzeba się cieszyć tym, co mamy. Ładna pogoda nam się trafiła, nie Eli? A teraz co więcej, jest szansa, że zaraz znajdziemy paliwo. Chociaż oczywiście to nie koniec naszej eksploracji. Szkoda by była wielka sobie odpuszczać w takim momencie. Mhm. Przyciśniesz się? Dobra, teraz ty. Szlak, zarażeni. Po cichu. Kucaj w wysokiej trawie. Przeciwnikom było trudniej nas dostrzec. Trudniej? No właśnie, to nie oznacza, że całkowicie nas nie widzą, ale znaleźliśmy lepszy sposób na kucanie. No, słoneczko, umyjemy ci głowę, jak się odwrócisz. No to odpowiedź na pytanie, o czym marzą zombie. Dziękuję, Dino. Taka podpowiedź jeszcze, jeżeli chodzi o pierwszą część, ale z tego, co widzę, wiele się nie zmieniło. Warto przeszukiwać ciała, które położymy po cichu. Mapę wyciągnąłem. Nie w ten sposób. Ponieważ z nich taki wypada dodatkowy bonus w postaci właśnie jakichś tutaj chust, alkoholu czy innych rzeczy. Bomba ogłuszająca, pojemniki i ładunek wybuchowy. Myślę, że w którymś momencie będziemy musieli przetestować te zabawki. To też warto przeładować broń. Trzeba być gotowym na wszystko. Możemy ruszać dalej. O. Kurwa. No to nie wygląda dość dobrze. Tym bardziej, że mamy dużą ekipę dookoła. Wiecie co? Mam pewien plan. Nie wiem, czy ten plan ma ręce i nogi. Ale jeżeli dobrze to rozwiążemy, to jesteśmy w stanie położyć przynajmniej dwóch na raz. Tylko tak dobrze, jakby tamten gość się odwrócił i nas nie zauważył. Ach, ten rzut. Kto mógł wiedzieć, że strawy my też nie będziemy widzieć za wiele. Zastanawiam się w ogóle, jak działają mołotowy w tej części. Czy są równie skuteczne? Jak w poprzedniej, ale pięknie wszyscy wskoczyli w ogień. Czego chcieć więcej? Dwóch leży. Reszta, mam nadzieję. O! I klikacz nam się podjarał. Ale jak widać, w stosunku do pierwszej części, niestety, takie rozwiązanie problemu nie powala naszego przeciwnika na raz. Trochę szkoda amunicji, ale myślę, że warto było zobaczyć, jak to działa. To chyba wszyscy. Nie kumam. Gdyby byli tu ludzie, pozbyliby się zarażonych. Może tu nie dotarli? Może. Znajdźmy to paliwo. A może tylko się pocieszamy. Ale w ogóle podoba mi się ta opcja strzelania strawy, tak? Czy należąco. Tego też nie mieliśmy w poprzedniej części, a wygląda naprawdę epicko. Możemy z ukrycia zaatakować przeciwnika. Gdzie my jesteśmy? To jakaś synagoga? Halo?
Przecież to synagoga. Skąd wiesz? A po pierwsze, na ścianie są menory. Żydowski świecznik. Po drugie, nie zajęłam się ogniem. Ogniem? Taki głupi żart. W odróżnieniu od innych twoich żartów? Zamknij się. Eli ma chyba dzisiaj słabszy humor. To miejsce wywołuje wspomnienia. Cholera. Zasuwa jest po drugiej stronie. Mamy paliwo. Musimy tylko tam wejść. No to już zasuwaj na drugą stronę. Dobra. O! Cały czas mam z tyłu głowy informacje o czwartym stadium zarażonych. Nie zdziwię się, jeżeli w którymś momencie... przyszłoby nam ich poznać. No dobrze, zakładam, że to nie zakończy naszej tu podróży. Szkoda by była wielka. No dobra. Cholera. Ej, wyrażaj się. Jesteśmy w świątyni. Pusty. Bez sensu. Co teraz? Musimy spróbować na parkingu sądu. Spadajmy stąd. Serio? Nic nigdzie w niczym? A zapowiadało się tak dobrze. No to jeszcze nie odsuwaj. Okej, o czym my... Tak, więc... To miejsce wywołuje wspomnienia. Siostra często zaciągała mnie do synagogi. Wciąż się modlisz? Czasami. Serio? Kiedy? Raz, kiedy opuszczałyśmy Jackson. Raz przy grobie Joela. Czasem zmawiam małe modlitwy do siebie. To pomaga? Chyba mnie uspokaja. Pozwala znaleźć perspektywę. To dobry sposób na żałobę. Na okazanie szacunku. Tego mnie nauczono. No dobrze. Chociaż przyznam, że tych dialogów dostajemy tu naprawdę sporo takich, które sami musimy wywołać. No chyba, że z jakiegoś powodu mielibyśmy nie chcieć o tym rozmawiać. Jedyne co mnie martwi, że mamy bardzo dużo szmat w okolicy, bo tu, na zewnątrz, wszędzie pozostawiane, a zupełnie nie wpada nam w ręce alkohol. Co nie jest dość dobrą sytuacją, bo nie lubię pozostawiać śmieci. Słuchaj, koleżanko, mam pewien pomysł na oszukanie systemu. Zresztą chyba to nie jest pomysł na oszukanie, tylko pomysł, który i tak musimy to wykorzystać. Ale tamta strona wygląda na taką, jakby była jeszcze do zdobycia przez nas. Dzięki za pomoc. To nic a nic nie jest ciężkie. Samo jedzie. O, jak zdalnie sterowane. Sterujesz tym? Dina? Tędy. Jestem za tobą. No dobra, mamy wyjścia, przejścia, ale jeszcze masa miejsc, którym nie odpuścimy. Co to, buraki na drzewie? A to co? To jest Tora. Że co? Taka księga, jakby żydowska Biblia. Aha. Moja siostra by oszalała. Nasza poprzednia Tora była nadpalona. No dobra. Cóż, przynajmniej wszystkiego nie wywalili. Ciekawe, czy szaborownicy to tak z szacunkiem do tego podeszli? Czy wręcz przeciwnie, uznali, że im się to specjalnie nie przyda? Chociaż myślę, że... Mogłoby to budzić zainteresowanie. Ej, co ty robisz? Założę się, że wejdę w ten sposób na balkon.
Okej. A jak nie, to najwyżej sobie. Eli, uważaj. Już dobrze. Trzyma się. Wylądujemy na twardej posadzce. I tak jestem pozytywnie zaskoczony, że nie przyszło nam się spotkać tu z żadnym brutalnym przeciwnikiem. I tak to się robi. To nic takiego. Chodź, Dina. Jasne. Nim się urwie. Tu naprawdę mało skarbów schowali przed nami. O! Tabletki i lektura. Poruczniku Torres. Gdy 70 lat temu wybuchła II wojna światowa, mój dziadek zbiegł z rodziną z Niemiec. Udało mu się uciec dzięki dobroci i bohaterstwu pewnej polskiej rodziny. O, jaki motyw w żydowskiej synagodze. Historia zatoczyła koło. Dziś w nocy całą rodziną spakowaliśmy manatki i dzięki pańskiej uprzejmości opuścimy to miasto w eskorcie pana mężnych żołnierzy. Dziękuję, że pomógł mi pan ocalić możliwie dużo z synagogi. Ciężko zostawić za sobą dom, ale koniec końców liczą się tylko ludzie, żywi ludzie. Dźwiga pan na swoich barkach ciężkie brzemię. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że znalazł pan nieco pociechę w rozmowach, które toczyliśmy późno w nocy. Pozwolę sobie podsunąć. To jest druga strona. Panu pewną refleksję. Nierzadko za zakrętem oddalającym nas od lepszego świata kryje się zmiana, która nas do niego zbliży. Proszę nie tracić nadziei na lepsze jutro. Jak głosi stare przysłowie, jedna świeca wystarczy, by rozproszyć mrok. Niech Bóg zawsze ma pana w swojej opiece. Rabin. Może taki mały motyw, nie jest to aż tak bardzo znaczące, ale podoba mi się to w całym takim, powiedzmy, motywie, czy jak często ta cała sytuacja Niemiec, Polski i nazistów jest przedstawiana, że tutaj nie ma żadnego owijania w bawełnę. Mamy Żyda, który zbiegł z Niemiec, uratowany przez polską rodzinę. Oby udało wam się tam dotrzeć. Powiem tak, wręcz niepopularna opinia w stosunku do tego, z czym przychodzi nam się czasem spotkać. Nowy wpis w dzienniku. Cóż to mamy? Dziennik, czytaj. O, to widzę, dużo mamy. Gdy cierpienie odbiera mi wiarę, pragnę odnaleźć wiarę w cierpieniu. No to taka rozumiem, sztuka naszej koleżanki. No ładnie to tu zapisała. 5774? Jesteśmy w przyszłości? Nie, głupolu, to hebrajski kalendarz. Na Nowy Rok siostra zawsze dawała mi jabłko w miodzie. Oh, teraz jestem głodna. Brzmi całkiem smacznie. Żydowskie święta kręcą się wokół jedzenia. I radości z tego, że wrogowie nas nie unicestwili. Cieszę się, że wolę przetrwania mam w genach. Oby była silna, bo wchodzimy na rusztowanie. A nie mamy alkoholu, więc to wcale nie jest takie tutaj bezpieczne. Jak rozumiem, wracamy na podwórko. Jesiop. Okej, skreślmy kopułę z listy. Chodźmy szukać sądu. Dobrze byłoby najpierw znaleźć nieco zapasów. I cyk. Kolejna rzecz odkreślona. No gas. I jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju. I to będzie całkiem fajny punkt. Tu jest spokojnie. Dziwnie być w strefie i nie słyszeć ciężarówek. Ani strzałów i eksplozji. Moja siostra zawsze unikała stref. Pewnie dlatego. Wpadała w coraz większą paranoję. Czasem budziła się z krzykiem w środku nocy. To kiepsko. Zawsze miałyśmy spakowaną torbę, żeby w razie czego uciec. Nie zostawałyśmy nigdzie dłużej niż kilka tygodni. Do bani. O proszę. I tutaj też warto się rozglądać. Rozumiem, że te cegły nam dali na sytuację, w której nie przyszlibyśmy tu z młotkiem. I wtedy... dzięki nim można by było zbić szybkę. Udało się. Oho. Zdecydowanie. Co
zastanawiam się, czy warto chomikować te pigułki, bo jeżeli mielibyśmy trafić później na ciekawsze rzeczy... Witaj. Witaj, witaj. Znowu... A nie, dobrze. Udało się wyciągnąć to, co chcieliśmy. I udało się ukończyć lokalizację. Kolejny plus do gry. Nie jest to lokacja, tylko lokalizacja. Kurczę, no przyznam, że tłumacze zrobili tu naprawdę dobrą robotę. Takie małe szczegóły, a cieszą. Okej, myślę, że nic się nie stanie, jak sobie tu zeskoczymy dobra, na dół. To chyba wszystko. Ła. Ale męczy mnie jeden Mimo punkt. Miło jeszcze jakieś do mnie? Ta. Kiedy znalazłam się w Jackson, przytłoczyła mnie liczba ludzi. Mnie przytłoczyła ilość jedzenia. Pamiętam, że pierwszy tydzień się obżerałam. Popychałam jedzenie po kieszeniach, jakby miało się zaraz skończyć. Widziałam to. Prawda. Prawda. Pomyślałam, kim jest ta chuderlawa dziewczyna, która kradnie wszystkie kotlety. Nie kradłam aż tyle kotletów. No proszę, i również tu warto było zajrzeć, chociaż liczę może na coś więcej. Z drugiej strony amunicję. Zawsze spoko. Zmień broń. Przeładuj oczywiście. Lepiej mieć ją gotową. Ale zakładam, że jesteśmy dopiero na półmetku naszej eksploracji. I o! Zapomniałem, że my już tego gnata też tutaj posiadamy. Bardzo dobrze. Jesteśmy na półmetku naszej eksploracji i czeka nas jeszcze wiele budynków w tym mieście do zbadania, więc to zostawimy sobie już na kolejny odcinek, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Krał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.